Cześć, ja nazywam się Krzysiek Stencel, jestem redaktorem naczelnym telewizji studenckiej Styk i witam w drugim odcinku naszego podcastu Imersyjnie na Styk, prosto z festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. Ze mną dzisiaj w studiu moja redakcyjna koleżanka Ola Stefanowicz. Cześć. I kolega z Imersji, z portalu Imersja, Stanisław Sobczyk. Cześć. No i żeby zacząć, jesteśmy po 8 dniach festiwalu, już właściwie sama końcóweczka. No i co do tej pory najlepszego widzieliście? To ja zrobię to, co robię, jak każdy mnie o to pyta, czyli polecę najlepszy film festiwalu, jeden z najlepszych filmów roku. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, Radu Dżuda. To jest rumuński film, jego najnowszy film, takiego reżysera dość ekstremalnego, powiedzmy, jeżeli chodzi o formę, o pomysły, takiego można powiedzieć wielkiego satyryka rumuńskiego. Reżysera, którego pewnie o tym pogadamy, nam trochę w Polsce brakuje, tego typu twórcy. I to jest taki film, który się nabija absolutnie ze wszystkiego. Z historii Rumunii, z obecnej kultury rumuńskiej, właśnie z całej Europy tak naprawdę. To jest 3 godziny prawie, bez przerwy, szaleństwa absolutnego. Tam jeszcze są fragmenty powrzucane ze starszego rumuńskiego filmu. No ja byłem absolutnie zachwycony. To jest mój film festiwalu. Tak, i akurat tak się składa, że się zgadzamy ze Stasiem, że nasz ulubiony film to jest właśnie film Radu Dżudę. Mi się też podobał bardzo jego poprzedni film, Niefortunny numerek i Przelone porno, który też widziałam notabene na Nowych Horyzontach. Ale tak jak Stasiek już powiedział, no to jest film po prostu wspaniały w całej swojej istocie, tak? Jest przezabawny, przeinteligentny, nieprzesadzony w ogóle, mimo tego, że można byłoby pomyśleć, że 3 godziny komedii to może być za dużo, wcale nie. Przyjmijmy, że to się rozrywa jednego dnia, prawda? Dokładnie. Jeżdżenie jednego dnia po mieście. Dokładnie. Jest tam dużo takiej, dużo takich analogii, które można pomyśleć, że pasują do naszego też kraju, bo jednak czasami mam wrażenie, że jak widzę jego filmy, to Polska i Rumunia to chyba ten sam kraj. No właśnie chciałem o to dopytać, bo tego nie widziałem. Widziałem za to Niefortunny numerek. Bo Niefortunny bardzo do Polski się jakby, nie? Można go było porównać, czy właściwie Polskę do niego, bo te same problemy społeczne i, tak, i gdzieś tak, mentalność tak. ludzka i tak dalej. Mhm. Właśnie w tym od Dżudze też to bardzo widać? Tak, absolutnie. To znaczy Dżuda ma w ogóle to, że on bardzo nawiązuje do tej historii. Jeszcze przed Szalonym numerkiem on miał taki film Nie obchodzi nas, czy przyjdziemy do historyku barbarzyńcy, gdzie on się odnosił o historii drugowojennej Rumunii i takiego mitu ratowania Żydów. Mam wrażenie, że to jest taki temat filmu, który by u nas bardzo nie przeszedł i byłby super kontrowersyjny. I to też był taki film bardzo oparty na rozmowach. I tutaj też jest tego masę. To znaczy, tu są właśnie o mentalność europejską całą na przykład. O tą taką poddańczość wobec tych zachodnich, bardziej rozwiniętych europejskich krajów. Tam jest masę takich tematów, które można odnieść do naszej kultury tak samo. Ten taki kiełkujący kapitalizm, który niszczy życie tak naprawdę, te wspomnienia komunizmu, taki lęk przed komunizmem. Tam są pod koniec takie sceny, które uważam są bardzo zabawnym odniesieniem do tego, że my tutaj tak straszymy nas tym komunizmem, tak naprawdę nie aż tyle się zmieniło w niektórych kwestiach. Tego jest absolutnie masę w tym filmie. Ja pamiętam, że miałem kilka razy takie odczucia w trakcie filmu, że żałuję, że nie jestem Rumunem, bo wyłapałbym jeszcze więcej tego kontekstu. Tam jest tyle tego. Zresztą jak gadałem na przykład z redakcyjnymi kolegami jeszcze zanim oni zobaczyli film, to jak tyle już mówiłem o tym filmie, ile tam jest rzeczy, że w momencie usłyszałem, że w tym filmie jest wszystko. I jest wszystko. No, a jaką ocenę daliście? Ja dałam 9. 9 na 10. Dałem 8. No, czyli wysoko. A Ola, co ty jeszcze widziałaś oprócz tego? Co widziałam jeszcze oprócz tego? Widziałam Surfera. Okay. To jest nowy film. No, widzieliśmy wszyscy. O, widzieliście też. No tak, no tak, no tak. I uważam, że to jest film, no, który widziałam wieczorem. To jest w Nocnym Szaleństwie? Tak, to jest chyba w Nocnym Szaleństwie. No. I pasuje swoim klimatem do Nocnego Szaleństwa. Gdzieś ja tam też uwielbiam surfować i to są moje klimaty. To surfujesz? Tak, tak. Nie wiedziałem o tym. No. Też w Australii? Jeszcze nie w Australii. Słuchajcie, ale może za niedługo. Właśnie wróciłam tydzień temu, byłam dosłownie surfowałam, więc tak dosłownie w tych klimatach trochę oscyluję i oglądając ten film miałam takie ciekawe lokalne podejście, gdzie no momentami się nawet sama bałam tych niektórych bohaterów. Nicolas Cage, który jest po prostu Nicolasem Cage'em, jest po prostu genialny. Jego facial expressions są po prostu świetne. I no, mi się ten film bardzo podobał, szczerze mówiąc. Aczkolwiek... Do momentu ostatniej sceny, którą
trochę bym zmieniła, może nawet wycięła, nie wiem, co wy uważacie. Ja bym w ogóle, mam takie zdanie, że ten film powinien się zakończyć gdzieś tak w scenie, żeby nie spoilerować, w scenie w chatce. Bo tam jest taka konkluzja, bo ten film ogólnie, on mi się podoba dzięki temu, że on bardzo fajnie buduje nam to napięcie i miesza fikcję z rzeczywistością. Tak. Tam jest taka postać tego bezdomnego i my się zastanawiamy, czy to jest jakaś taka wizja przyszłościowa Cage'a, coś takiego. Czy to jest on? Dokładnie, za jakieś, to jest właśnie, to jest super prowadzone i rośnie to napięcie, nie wiemy, co jest fikcją, co jest rzeczywistością. Potem jest ta scena w chatce, która jest chyba najbardziej surrealistyczna, ona jest nakręcona w zasadzie jak sen, a potem jest ten finał. I ten finał tak bardzo spłyca, mam wrażenie, tą historię do takiej taniej psychologii postaci. I pamiętam, że wszyscy mieli to odczucie po seansie, że on by się mógł skończyć wcześniej albo jakoś inaczej prowadzić to. No, to się często zdarza, nie? Że czasem gdzieś reżyser trochę chyba, mam wrażenie, tchórzy i jakoś chce się jeszcze wytłumaczyć, nie? Żeby jednak jakoś tak nie urywać, bo w tej chatce to by się troszeczkę by się urwało, tak, nie? Tak, to byłoby takie urwanie, to byłoby takie fajne urwanie. No właśnie. W takich największych emocjach zostawić widza czasem. No właśnie, właśnie. Skończyć, zrobić kata Bo to jest też coś takiego, że ja czuję, że jeżeli reżyser mi daje takie zakończenie jeszcze potem, to on trochę nie wierzy w moją inteligencję jako widza. Że on nie wierzy, że ja wyciągnę jakieś wnioski z tych wątków i musi mi wszystko podać w twarz i spłycić wszystko. Tak. Zwłaszcza, że ta końcówka aż tak wiele nie dodała tak naprawdę. Tak, ona tak bardzo po prostu odrzuca wszystkie inne interpretacje, nie? Kompletnie niepotrzebna, uważam, że była taka in your face i ja właśnie wolałabym, żeby to było bardziej nie do powiedzenia. Czuję, że on jest coraz bardziej oniryczny z każdą sceną też. I mi się to podoba, bo ja się wciągnęłam w to, wciągnęłam się w jakiś sen, po prostu już czułam, że jestem na tej plaży i w ogóle i nagle... Koniec tego wszystkiego, urywamy, wracam do rzeczywistości. Mi się podobało, bo właśnie tam cały ten nastrój tej sekty, nie? Tak, nie wiadomo. Trochę od początku, o co chodzi od początku, tak. A potem widzisz, że tu się coś dziwnego dzieje, że tam jest coraz więcej ludzi, nie? No. A potem jeszcze to fajne, niejednoznaczne zakończenie, nie? Które nie mówi wprost, sekta jest zła. No właśnie, dokładnie. Nie, dobry film. Co o zdjęciach myślicie? Bo ja na przykład, bardzo ciekawie mi się to oglądało, tak troszeczkę jakbyśmy się przenieśli tak te 45 lat temu, nie? Bo te dozumy nagłe, gdzieś te takie szerokie kadry na właśnie dużym teleskopie. Coraz cieplejsze się te barwy, tak. Coraz mniej realne. Tak, jak temperatura rośnie w filmie, nie? To tak to nawet widać przecież w obiektywie, później już gdzieś to powietrze faluje. To prawda. Gdzieś tam mamy te dalekie kadry na Cage, tak dalej. Właśnie już taki menel tak naprawdę pod koniec, nie? Tak. Jedzący szczury, to jest fajnie nakręcone bardzo. Zryj szczura. A propos trochę nieudanych końcówek. Widzieliśmy też Dziki Diament. To już o tym wcześniej rozmawialiśmy, więc musimy o tym powiedzieć na pewno. Końcówka Dzikiego Diamentu, no co myślicie? Znaczy, mi w ogóle ten film się podobał. I wiem, że jestem tutaj w kontrze do Stasia, ale mi w ogóle ten film się podobał. Aczkolwiek, tak jak mówimy o końcówkach, to ta końcówka była kompletnie znowu niepotrzebna. Znowu można było nas zostawić w niedopowiedzeniu. A po prostu kolejny raz dostajemy in your face trochę nudną końcówkę, gdzie... No nie chcę za dużo spoilerować, ale po prostu bohaterka, no tak po prostu wszystko jest nagle happy endem. Jest bardzo spłycone, ale do tego momentu, do momentu końcówki mi się na przykład podobał. Ja powiem, że końcówka jest problemem, ale ten film ma też dużo innych problemów, znaczy cały film jest trochę problemem, szczerze powiedziawszy. To znaczy nie uważam, żeby on był jakiś bardzo zły, żeby też nie było. Uważam, że on jest bardzo średni i mając do dyspozycji całkiem ciekawy temat, on zamiast wejść w psychologię tej postaci i spróbować ją zrozumieć, spróbować zrobić z niej człowieka, on bardzo lubi odhaczać takie proste festiwalowe chwyty. Ja jak to oglądałem, miałem wrażenie, że to jest film wykalkulowany pod festiwale filmowe europejskie. To znaczy... Stylistycznie totalnie. Ziarno, neony w klubie, wykorzystanie klasycznej muzyki, jakieś takie napisy na ekranie, które z początku mi się nawet podobały, a potem się już zrobiły takie mega pretensjonalne. Mi się bardzo podobało, ci wtrącę właśnie odnośnie tych napisów, że nie wiem, czy to tylko na moim seansie, czy na wszystkich tak było, ale napisy polskie i angielskie dosłownie zachodziły na te napisy, w filmie nic nie było widać. To też troszeczkę przeszkadzało już potem. Ja oglądałem to w Kanten film, nie we Wrocławiu, więc nie miałem tego problemu, ale mówię, ja mam z tymi napisami taki problem, że mam wrażenie, że pierwsza noc jest rzeczywiście zabawne całkiem, a potem to już bardzo powtarzanie tego samego żartu i tak, rozumiemy już jak działa internet, rozumiemy już polaryzację internetu i social mediów, jak tam się podchodzi i trochę mnie to irytowało i tak jak mówię, to jest ciekawy całkiem debiut. Uważam, że reżyserka nie jest skreślona absolutnie, to jest całkiem dalej obiecujący początek jej kariery. Natomiast mnie irytuje, jak bardzo ten film jest tak wykalkulowany pod festiwale i jak bardzo mając do dyspozycji rzeczywiście ciekawy temat, on nie potrafi w niego wejść odpowiednio głęboko. No mi przede wszystkim ta główna bohaterka trochę nie podpasowała, bo ona była wkurzająca od początku. Ona taka raczej miała być, nie? Że mieliśmy jej trochę nie lubić. Ale później mamy tą końcówkę.
gdzie ona, no też żeby unikać spoilerów, ale jest troszeczkę ją się stara wygładzić reżyserka, nie? Bo tam jest, że ta scena z tymi mężczyznami, gdzieś tam brak tego telefonu i tak dalej, troszeczkę mam wrażenie, że to miało zdobyć też tą sympatię. Tylko nie wiem jak u was, w moim przypadku to zupełnie nie działa. Jakby ja jej nienawidzę cały czas do końca. Ona jest po prostu denerwująca. Ja bym chyba wolał jej nie lubić do końca. W sensie, że inaczej. Wolałbym, żeby film nie próbował w tak oczywisty sposób sugerować, że ona jest biedną postacią, że ona... Ja nie lubię, jak ten film mi to próbuje wpychać, nie? To znaczy, rozumiem, chciałbym sam móc do tego dojść, móc zrozumieć, że okej, okay, ona jest poszkodowana. Chciałbym, żeby film mi pokazał, skąd to się bierze, właśnie za pomocą scen matek, a nie ta scena z mężczyznami, która jest taka bardzo... No mi się to kojarzyło z tym takim kinem najgorszym, jeżeli chodzi o takim wywołującym tanie emocje u widza. No tak jak rok temu How to Have Sex, który oglądaliśmy z Olą. Tam też jednym z tych głównych motywów właśnie był gdzieś tam próba gwałtu, czy nawet gwałt chyba. No wiecie co, może ja mam trochę inne podejście, bo może mi jest łatwo trochę rezonować z tym filmem, jako że jestem dziewczyną i może też się zmagałam z podobnymi jakby scenami w swoim życiu, tak, że szłam gdzieś i ktoś mnie zaczepiał, cały czas coś ode mnie chciał. Więc ja widziałam tam dużo, dużo rzeczy takich, z którymi ja się mogę utożsamić też, takiego zagubienia się w tym świecie, że każdy od ciebie wymaga, że masz jakoś wyglądać, że to masz brzydkie, że trzeba kupować sukienki, że widać, że ta dziewczyna, ja odczułam, że ta dziewczyna naprawdę się z tymi problemami zmaga i ja nie miałam tak na przykład, jak to, że to zostało mi wpychane, ja po prostu miałam takie wrażenie, że ona jest moją koleżanką wręcz, która pochodzi trochę z biedniejszej, załóżmy, rodziny i musi na przykład kraść, żeby ubrać się jakoś ładnie. I ja się czułam z nią tak, że ja chciałabym jej pomóc. Wkurzała mnie oczywiście, bo była irytująca, ale ja to bardziej uznawałam jako atut filmu, że potrafiła we mnie wzbudzić emocje i wkurzenia, i irytacji, ale też współczucia. A nie uznaje tego, że to było aż tak wymuszone. No tak, tylko czy ona w sumie musiała się ubierać, bo to nie były gdzieś tam ładne ciuchy, ale gdzieś sieciówki, tylko ona w sumie wywaliła 600 euro na właśnie, kieckę, nie? To tam... Więc to też jest takie pytanie, nie? Czy jakby na ile ona chciała ładnie wyglądać, a na ile chciała ładnie wyglądać, żeby osiągnąć sukces nie? Więc też od niego, właśnie... tego społeczeństwo, jeszcze tak dokończę, też społeczeństwo moim zdaniem od niej tego nie wymagało, nie? Nawet jej przecież i matka, i gdzieś tam ci mieszkańcy, ci, którzy jej gdzieś tam nie podrywali, tylko ten chłopak na przykład, jej tam adorator, też mówi, żeby trochę przesadza, nie? No tak, jeszcze zanim ci to ad vocem do ciebie, bo może trochę tak, ale tam też był taki girlhood, pamiętajmy o tym. I to było ciekawie pokazane, że te dziewczyny ją wręcz namawiały, żeby kupiła, żeby ona się stała tą gwiazdą, a później same miały do niej o to wszystko pretensje. I trochę ten girlhood czasami tak wygląda, że wiadomo, my chcemy zawsze za sobą stać, ale czasami dochodzi do jakichś takich konfliktów z zazdrości i to było dobrze pokazane. Dla mnie to jest właśnie ciekawe w pierwszej połowie. Ja lubię, jak ja mogę nie lubić tej bohaterki się zastanawiać, bo tylko mam wrażenie, że ten film trochę się gubi w tym, czy chce pokazać, że ona jest taka mega, chce aspirować do tej wyższej sfery, dlatego kupuje te ubrania, dlatego się spotyka z tymi ludźmi, nie? Czy ona ma być tą taką biedną, poszkodowaną bohaterką, właśnie zniszczoną przez system? I to nie tak, że ja nie widzę tego na papierze, co wy mówicie, bo widzę i nawet mi się to podoba, ale uważam, że to jest kiepsko zrealizowane i uważam, że problem polega trochę na tym, że reżyserka, mając do dyspozycji tyle ciekawych tematów, finalnie wybiera taką, żeby się skupić tylko na tej powłoce, żeby się skupić tylko na tych rozwiązaniach stylistycznych, nie? I to mi przeszkadza. No ciekawe, a co myślicie w ogóle o wątku jeszcze w tym filmie jej relacji z siostrą? Bo tam ona pokazuje się trochę z innej strony. Tu też uważasz, że to było zbyt płytkie? Tutaj też miałem taki właśnie problem, że też mi się to wydawało takie wymuszone próba, żebyśmy ją polubili. To znaczy, mówię, to nie tak, że... To, mam wrażenie, że to można było lepiej ograć subtelniej. Nie podoba mi się, że w tym filmie, jak widzę jakąś scenę, szczególnie w drugiej połowie, to ja bardzo, bardzo widzę, co reżyserka chciała osiągnąć, jaką emocję wywołać u widza. Chciałbym, żeby to mimo wszystko, tak jak ten finał, rzeczywiście on jest zbyt jednoznaczny, tak ja bym chciał, żeby też wcześniej było trochę więcej tej niejednoznaczności, jeżeli o nią chodzi. Akurat mi się relacja z siostrą nawet podobała. Ona akurat fajnie grała z takim substytutem matki, nie? Co się też z tym Girchut w sumie łączy. No bo tak przecież często było, nie? Że w tych gdzieś rodzinach, gdzieś powiedzmy z problemami i tak dalej, starsze rodzeństwo musi się zajmować młodszym. A tutaj no to było, no bo matka była nieudolna, jakby no to trzeba powiedzieć, nie? No, ona była totalnie taką typową przedstawicielką trochę patologii, nie? Żeby tak to już bardzo brzydko nazwać, może nawet za brzydko. No ale ta relacja z tą siostrą była fajna, nie? I ona też troszeczkę nawiązywała, mam wrażenie, do całego wydźwięku filmu, czyli tego podążania za trendami i ciągnięcia coraz w górę, nie? No bo główna bohaterka
wiadomo, ta wyspa miłości, czy jak to się tam nazywało w tym filmie, ona chciała do tego. No a siostra ją naśladowała. No przecież to była tak naprawdę mała kopia jej, nie? No, te brwi przede wszystkim, no to tak, to tak widać samo, też, nie? To w scenie z tańcem. Nie wiem, czy pamiętacie, nie? Że ona jej uczy, to są gdzieś bardzo sensualne ruchy i dla małej dziewczynki, no tak. Nie do końca, to prawda? Jest ta scena, która oczywiście jest tak, ona jest fajnie grana na tej granicy niejednoznaczności i tego, że one niby nie robią nic złego, bo to jest zabawa sióstr, nie? Mhm. Ale jednak... Tak, tam jest coś takiego, że myślisz sobie o przyszłości tej siostry. Dokładnie, że myślę, że to jest, nie jest już błędne granica. Koło trochę. Tak. Zresztą, że te matki tej koleżanki i ta matka też do tego dołączyły, nie? One gdzieś to aprobowały w pewien sposób. Aprobowały, dokładnie. I kibicowały, nagrywały. No. Dla mnie to było takie... Ja byłam skonfundowana, tak się trochę źle z tym czułam. Tak, byłam jak, kurde... Kurczę, ja bym chciał więcej takich scen w tym filmie, jeszcze powiedziawszy, jak teraz o tym myślę. Takich na przykład, żeby one bardziej były na tej granicy niejednoznaczności i żeby rzeczywiście zadawały to pytanie, gdzie jest ta granica. A tutaj mam wrażenie, że ten film bardzo szybko o tym zapomina. I no, w tym finale to mam wrażenie najbardziej widać, gdzie tak czuję, że tam nie było pomysłu po prostu na to, jak to zakończyć. Moim zdaniem totalnie po prostu troszeczkę reżyserka się chyba przestraszyła tego, co robi. Tak, i widać, że to jest debiut bardzo. Tak, bo to mogłoby się, to naprawdę byłby dobry film, jeśli on by się kończył źle. Po prostu jeśli on by się kończył źle, nie? Jako z rozbitą bohaterką. Albo po prostu niedopowiedzeniem, nie? Że jakby to już nie ma znaczenia, prawda? Dokładnie. Że wszystko to, na czym mi najbardziej zależało na początku, na koniec już jest bez znaczenia po tym, co się stało. Uważam, że to w tym kierunku bardziej powinno iść. Ja mam wrażenie, tak jak już gadamy o samej reżyserce, że to jest film, który tak reżysersko bardzo ukrywa wszystko pod tą właśnie powłoką. Ukrywa pod tymi rozwiązaniami stylistycznymi i dlatego mnie to trochę irytuje. Ja trochę się zgodzę z tobą jednak, że brakuje tych scen bardziej niejednoznacznych, że faktycznie trochę jest in your face rzeczy. Aczkolwiek mówię, no mi się podobało. Dobra, a jeszcze tak na szybko, już na koniec. Czym się najbardziej rozczarowaliście? Albo co najgorszego widzieliście po prostu przez te trochę ponad tydzień? Muszę pomyśleć. Ja też. To ja może powiem, bo my już o tym gadaliśmy. Kąpiel Diabła. I to się zgadzam. Tak, Ola, ty chyba niestety Kąpieli Diabła nie widziałeś. Nie wiem, czy niestety. No, niestety. Nie, to jest film, który miał bardzo fajny pomysł, bardzo fajny punkt wyjścia i totalnie nie wykorzystał tego, nie? Bo mocny początek, całkiem spoko koniec. I historia super i historia, ciekawa, tak, historia, fajne realia historyczne też, nie? No ja też ogólnie lubię te folk-horrory i gdzieś, nie? W tych starszych czasach. Był potencjał. Mówię, bardzo dużo fajnych wątków otwartych. Znaczy, które w ogóle, że to jest totalnie zapisek z tamtego okresu, nie? Tak. No to ja powiem, że Mademoiselle Knopsia, to jest film, którą dałem 1, ale no, nie spodziewałem się, że to będzie dobre, szczerze powiedziawszy, bo nie przypadam aż tak za reżyserem, to jest Denis Coté, on tu jest co roku. Ale ten film jakby w założeniu porusza temat przestrzeni liminalnych, a mi się to bardzo podoba w kinie. I szczerze uważam, że gdyby ten film po prostu był ujęciami na puste przestrzenie, takie liminal spaces, to byłby dużo lepszy, a on się zamienia w taki pretensjonalny bełkot, gdzie się pojawiają kolejni bohaterowie i gadają jakieś głupoty, a te przestrzenie nawet nie są ciekawe, to jest jakiś taki pusty hotel. To mnie zawiódł na pewno Dream Team, który po prostu jest jakimś totalnym chaosem. Reżyser jakby nie wiedział, gdzie to pociągnąć, po prostu dużo jakichś otwartych wątków, kompletnie dla mnie niezrozumiałych, ja nawet nie potrafię wam powiedzieć, o czym był ten film, bo był aż tak chaotyczny, były jakieś dialogi, które były kompletnie nieśmieszne, ja rozumiem, że można zrobić dziwny film, bo ja lubię dziwne filmy, ale to kompletnie się nie sklejało i nawet czytałam na Nowych Horyzontach po godzinach, czyli na grupie facebookowej, że ludzie są bardzo podzieleni. Niektórzy zakochali się w tym, że to jest tak złe, że aż dobre, to jest cytat, a niektórzy byli jak, to jest po prostu złe. I ja uważam, że to jest po prostu złe. Tak, a też rola festiwalu gdzieś budzić emocje i dyskusje, nie? Tak jak my to dyskutujemy. Natomiast ta dyskusja już zmierza ku końcowi. Zapraszamy jeszcze na trzeci, ostatni odcinek w przyszłym tygodniu z podsumowaniem całego festiwalu. No a na dzisiaj dzięki za uwagę. Ze mną był Stanisław Sobczyk z Immersji, Ola Stefanowicz z Styku i Krzysztof Stencel też ze Styku. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.